No ja się zbytnio nie znam, ale z tego co widzę, no to naprawdę fajna sprawa. Chłopaki mają pasję. Także jest naprawdę fajnie. Byle częściej. Ogólnie podobało się. Bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pana frekwencja dopisała, każdy się dobrze bawił, no z ryb to było gorzej, bo dużo, dużo zerowych zawodników było, no akurat zmiana pogody pewno wpłynęła na to, no ale zabawa była fajna, można było coś tam złowić, no metoda dominująca tutaj, odległościówka, wszystko z dali było łapane, wszystkie ryby, także no fajnie, posiłek dobry. Nagrody jak dla każdego wędkarza. Przywitanie z samego rana, bardzo fajne. Także wszystko, wszystko okej. Okay. Aby takich więcej imprez było. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Najlepsze zawody, jakie mogą być w województwie lubelskim. Sympatyczne przede wszystkim, prawda? No przyjemnie się po prostu przebywa. I z wędkarzami, i z właścicielami, z organizatorami. Dawno na takich zawodach nie byłem. Polecam towarzystwu przyjechać, popatrzeć, zastartować. O, jest fajnie. No. Dziękuję bardzo. My przyjechaliśmy z Krakowa. Jesteśmy ogółem z Przemkiem tutaj z portalu Z Wędką po Małopolsce na Facebooku. Jesteśmy partnerami Giscarii. Testujemy, sprawdzamy, łowimy tylko na te zalęty. Promujemy je w Krakowie, na krakowskich łowiskach. Najprawdopodobniej tegoroczna Liga Federowa będzie też nosiła nazwę Piscarii. A tutaj zawody, no przyjechaliśmy pomóc, udzielaliśmy się przy wadze, robiliśmy zdjęcia, które będą też u nas na portalu do zobaczenia. No ogólnie super, super ludzie, super atmosfera, super jedzenie, co też jest ważne. Profesjonalne. Troszkę pogoda dała w kość, aczkolwiek miało padać, więc i tak trzeba być wdzięcznym, że się skończyło tylko na wietrze. No, troszkę zawodów w życiu przeżyliśmy. Nie tak dużo jak niektórzy, ale no naszym zdaniem, mimo że nie łowiliśmy, to naprawdę fajna robota, super zawody, 5. edycja, na pewno nie ostatnia i myślę, że z roku na rok będzie tylko coraz lepiej. Najważniejsze to, że zawodnicy startujący byli zadowoleni. Bardzo duża frekwencja. A tu widzimy, że każdy wraca ze stanowiska uśmiechnięty, mimo nie najwyższych wyników. Dokładnie. Super atmosfera. Ryby nawet jakieś były, także porządeczko wszystko. Fajne zawody, zimno, boczny wiatr, dosyć ciężkie warunki były. No rybki współpracowali, no byli tacy, to było im dane, tak, co było im dane. Lubimy przyjeżdżać na Piscarii, to jest 5. edycja, ja startuję w czwartek razem z kolegami, ze Sławkiem, z Jasikiem. No co, żeby tak dalej było, nie? Żeby więcej takich imprez było, bo fajnie, bo to są fajne zawody, ludzie się integrują, tak? Tyle. Panowie, może coś o zawodach. Bardzo fajne zawody. Jak organizacja? Super. Mistrzostwo Świata. Świetnie. Bardzo. Jak zawsze zresztą. No, zresztą w przyszłym roku na pewno będzie. Jak wrażenia? Wrażenie jak zwykle, jak co roku, bardzo dobra organizacja, luks, woda też, owszem pogoda może troszeczkę dmuchało, jak zwykle bogato nagród, ryb troszkę więcej niż w zeszłym roku, nie udało się obronić tytułu, ale uważam, że bardzo udane zawody, jak mówię, jak zwykle na wysokim poziomie, frekwencja bardzo dobra, organizator jak zwykle stanął na wysokości zadania, widać po ilości nagród, po uśmiechach u ludzi na twarzy, naprawdę fajnie, także mówię, miałem dwie duże ryby, spuściłem, mogło być jeszcze lepiej niż jest, a jestem zadowolony i myślę, że większość tutaj obecnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zawody fajne, jak zawsze organizacja fajna. Coś tam się działo, nie było tak źle jak rok temu, chociaż nie byłem, ale śledzę, obserwuję wyniki. Dzisiaj było więcej rybek padło, trudne warunki oczywiście, najlepsi sobie poradzili, a reszta się starała. Zawody były dobrze zorganizowane, miła atmosfera, dużo ludzi, ryby po części dopisały, dobre jedzenie, wszystko na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Pani wrażenia? Bardzo dobre.
rybki nie chciały brać, ale coś tam było. Ja jestem zadowolona. Dziękuję ślicznie. Super zawody. Najlepsze, co w zeszłym roku też miałem. Zero. Super. A kolega ukleje, bardzo przykleje. To jest mistrz uklejowy. Bardzo fajne zawody. Bardzo fajne zawody. Super atmosfera. Ogólnie fajnie. Za rok też przyjedziemy. Tak jest. Dziękuję bardzo. W większym składzie. Na bardzo fajna atmosfera oczywiście. Atmosfera jest kapitalna, a reszta poza tym to tak różnie bywa. Jedni łowili, drudzy nie. Mi akurat nie poszło, nie łowiłem, ale jest ogólnie bardzo przyjemnie. Nie wiem. Wszystko wzorowe. Troszkę nie dopisały, no ale tu nic nie możemy poradzić. Na tyczkę nie było brandzić. Tak, potyczki połamane zostały. Kolega jeden i drugi połamał. Po półtoraku stratni. Radość jest, wakacji nie ma. Kolega Szczupaka złowił. No, są dwa takiego. Udało się. Drugie wstawienie. A siódme złamana tyczka. Przyjedziemy następny rok. Jeżeli chodzi o organizację, no to perfekcyjna organizacja, fajne zawody, miło się spotkać z kolegami. A jeżeli chodzi o rybę, no to była nie wszędzie, aczkolwiek najlepsi połowili, także fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale pan dwa słowa. Tak, właśnie tu dyskutowaliśmy, że ci, którzy potrafili, to widać po wynikach, że z odległościówki złowili ryby. Praktycznie wszystkie chyba jakiekolwiek leszcze zostały złowione z odległościówki, z podtyczki nikt nie złowił żadnej ryby. No to było do przewidzenia, bo tych dratów o tej porze roku to raczej tego typu łowisko. No i trzeba było po prostu umieć wrzucić tam zanętę, gdzie te ryby były i złowić te ryby. Dziękuję.